na kolejnym odcinku z Combo Sport. I dziś o dzisiejszych zawodach w skokach narciarskich. Mówicie, znowu skoki? Będzie już niedługo coś innego, a to jest bardzo ważna chwila na skokach, dlatego będą skoki. I oglądajcie do samego końca, bez przewijania, bo będzie w trakcie zagadka. Na koniec będzie zagadka, ale i tak oglądajcie do samego końca, bo na pewno dziś będzie bardzo ciekawie. Dobra, zaczynamy jakby. Kamil Stoch, wczoraj się zwycięzca kwalifikacji. Co można powiedzieć? Wygrał z Johanssonem o 60., 70. I ten zawodnik, Kamil Stoch, który ma największe szanse do zdobycia trzeciego swojej kolekcji Złotego Orła. Czy mu się odda? Kibicujemy. Wierzymy w dzisiejszych, po wczorajszych kwalifikacjach. To oznacza, że tą skocznię lubi. W tej skocznie jest dobry. No i kibicujmy. Drugim zawodnikiem, którym na tym filmie chciałbym powiedzieć, to Dawid Kubacki. Zwycięzca Złotego Orła rok temu w tamtym sezonie. Więc Stas broni tytułu. Do Kamila Stocha Dawid Kubacki jest drugi. Do Kamila Stocha brakuje mu 15 punktów. Czy to zrobi? Kibicujmy. O którym chciałbym wam powiedzieć, to jest Halvor Egner Granerud. Też do Stocha brakuje mu 20 punktów, a do Kubackiego 5 punktów. Wczoraj kwalifikacje zajął trzecie miejsce. A jak przejdziemy do Kubackiego, to wczoraj Kubacki zajął 6. Granerud do Stocha traci 20 punktów. No i tyle. Nie będę mu kibicował, bo to zawodnik, który Polaków... Co on na Polaków powiedział, to ja się obrażam. Nie powiedział, tylko powiedział na Stocha, no. Zachowanie Granaruda nie, na pewno nie za ładne. Na czwartym miejscu w turnieju teraz skoczni jest Karl Geiger. Do Stocha traci mniej więcej tam 25 punktów, więc do Kubackiego 10, a do Granaruda 5. Też możliwe, że trafi na podium, tylko nie wiadomo za kogo. Zawodnikiem jest Piotr Żyła, nasz żartowniś w wywiadach. Zajmuje 8 miejsce w kwalifikacji turnieju teraz kotni do Stocha, traci 45 punktów. My też mu kibicujemy, żeby był bliżej tego podium, a mądrzej na podium. A, i jeszcze jedno do Żyły. Ciekawe, kto wygra Złotego Pawia. Ale ten zawodnik nie mówi mi, nie, też nie wykluczajcie. To jest Andrzej Bichler. W tym sezonie wygrywał, stawał na podium. To jest doświadczony bardzo zawodnik. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w lotach. No i zobaczymy, jak dziś sobie poradzi. Chyba 5 miejsce kwalifikacji generalnej turnieju teraz skoczni. No i tyle. Ale myślicie, kto był drugi? Johansson był drugi wczoraj w kwalifikacjach. No i też ten by jakby... Dziś stanął na podium, to nie uważam, że to by było zdziwienie, dlatego że nie wiem, czy tylko w kwalifikacjach, czy też w konkursie. Zawsze utalentowany zawodnik, który na podium liczył stawać. A dziś
w konkursie nie stanie na podium. Dlaczego? Bo do tego konkursu jego zabraknie. Słaby skok w kwalifikacjach, który mu nie pozwalał uczestniczyć w konkursie. 108 metrów. Dobrze, przechodzimy znowu do Kamila Stocha, bo to będzie mniej więcej na tyle tego odcinku. Kamil Stoch, każdy uważam, życzymy mu jak najlepszej sukcesu, żeby dziś mógłbym jeszcze nagrać odcinek i powiedzieć: Kamil dziś dostał złotego w swojej kolekcji, trzeciego złotego orła. I kibicujemy. Więc moi drodzy, ja na ten odcinek to by chyba było na tyle. Łapeczki w górę dawajcie, subskrypcje i co jeszcze? Dzwoneczkujcie, piszcie w komentarzach, bo widzicie, daję serduszko i odpisuję. No i trzymamy kciuki za Polaków. A, i czekajcie. Miała być zagadka, to jest konkursik. Piszcie w komentarzach, kto to jest z zawodników z polskich. Jak zgadniecie, to przypnę serduszko i pozdrowie na filmiku. Ja powiem, wiecie już, jak wiecie, to piszcie. No i kto wygra złotego pawia? Subujcie, łapkujcie, komentujcie. No i do następnego. Dobrego dzioneczka, Eleczko i